No cześć, jestem witam was bardzo serdecznie w pobocznej serii Scrap Mechanic, czyli Challenge Pack, krótko mówiąc. Jest coś takiego jak wyzwania. Ja w sumie nie odpalałem tego ani razu, a myślę, że to jest dobry pomysł, że coś takiego zrobić, sprawdzić się, czy dam radę z tymi wyzwaniami. Nie mam pojęcia, co mnie czeka, więc po prostu właśnie w pierwsze zadanie, a wy zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej. Oczywiście tego napiszcie mi w komentarzach też, czy macie ochotę na tą serię z takich pobocznych rzeczy. Oczywiście seria z naszym budowaniem pociągu, czy innych podobnych mechanizmów zostaje, nie martwcie się, ona nie znika z kanału, tylko ta jedna rzecz, dodatkowy odcinek zrobimy w tygodniu, który będzie miał tą serię wyzwań. Chyba że nie będziecie chcieli, to wtedy nie. Ale dobra, zaczynamy, bez przeciągania. Okej, chwilę się to wczytywało, ale możemy rozpoczynać. Dobra, Winners Read the Handbook, czyli tak, zwycięzcy czytają książkę. No i to akurat ja już przechodziłem, słuchajcie, także tutaj nie znajdę chyba nic, o czym bym nie wiedział z tych podstawowych rzeczy w naszej książce. Myślę, że możemy wejść do pojazdu i zobaczyć, o co tu chodzi. Okej, czyli to jest po prostu... O kurka! Właśnie zrobiłem niechcącą beczkę. Czyli to jest nasze zadanie, w którym miałem dojechać do końca i nie dojadę do końca chyba. Cześć, spróbujmy na wstecznym jechać teraz, bo teraz jestem do góry nogami. Może mi się uda tam dotrzeć. Bardzo daleko mi nie zostało. O kurde, no, gdybym tylko wiedział, że miałem nie skręcać. O, pod escape'em jest coś takiego jak F5 i to jest chyba reset, tak? Jak rozumiem, kliknę F5, okej. Okay. Czyli tak jak przycisk odświeżania w przeglądarce, pod przyciskiem F5 mamy po prostu resecik. Dobra, okej, okay, dotarłem. Haha, patrzcie, z jaką beczką na sam koniec. Oj, konfetti leci, w ogóle, kurde, bardzo ładny teren, podoba mi się straszliwie, jak jest to ładnie zrobione. 3,5 sekundy nam zajęło dotarcie do końca tego zadania. Czyli co, to jest już koniec tego zadania? Co my tutaj mamy? Możemy skonstruować sobie jakiś pojazd. A, czyli rozumiem, to są rzeczy, które możemy wykorzystać. Tutaj mamy podgląd naszego etapu, świetna sprawa. Słuchajcie, jak będę klikać jakiś przycisk? Nie, chyba nie da się za bardzo zmienić kamery ani nic. Czyli moim zadaniem tutaj jest najprawdopodobniej dojechać do finisza, ale w jakimś tempie konkretnym i to jest... O, proszę. Z muzyczką. Myślę, że w jakimś konkretnym tempie musimy tutaj dotrzeć, więc czy ja mam w ogóle dostęp do jakichkolwiek części? Nie mam dostępu do jakichkolwiek części, nie mam dostępu do żadnych części. Nie mogę też tych części stąd wziąć, więc prawdopodobnie skończyłem po prostu to zadanie. Nie, no nie skończyłem tego zadania, bo zobaczcie, że kół mi brakuje tutaj. Ja powinienem móc podnieść te elementy i coś z nimi zrobić. Tylko nie wiem za bardzo jak. To jest skrzynka, ja cię kręcę, po prostu no nie ogarnąłem, że to jest skrzynka i z tego można wziąć jakiekolwiek elementy. Dobra, możemy teraz sobie poszczepiać te nasze brakujące części, tylko postawmy sobie jeszcze na podnośniku. Czyli rozumiem, w tym momencie zrobili z tego formę tutoriala, żeby nauczyć się obsługi podstawowych elementów, jakie tutaj mamy. O, mamy tutaj, uwaga, dziura pachołkami obtoczona, żebym przypadkiem nie wpadł do niej. No i jak sami widzicie, tutaj udało nam się to zrobić w 6 sekund. Hurra, na pewno da się zrobić to jeszcze szybciej, ale no to może w przyszłości. Okej, okay. Mamy następne zadanie i w następnym zadaniu mamy wejść tu, a i po prostu... O, ja nie mogę, już rozumiem, co mam zrobić. Muszę po prostu tutaj jakby połączyć bearingi, czyli nasze jakby te... Jak to się... Jest, co jest bearing? Łożysko, tak? Łożysko, no. Zawsze zapominam, co to jest. To i to powinno już nam zadziałać. Okej, okay, tylko na odwrót jest jeszcze. Obróćmy sobie to w drugą stronę i powinno zacząć działać. Spoko, słuchajcie, wybaczcie mi ten toporny start tego, tych challenge, ale już teraz będzie raczej wszystko okej. Okay. Już ogarniam mniej więcej, co tutaj się będzie działo. Mamy zakończone. 6 sekund. Jak strasznie łatwo wywrócić się tym pojazdem, to jest niewyobrażalne. No i dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy kolejne elementy prawdopodobnie w skrzynce. Właśnie wyjechał do nas silnik. No i będziemy podłączać to wszystko. I słuchajcie, to takie dość mozolno-toporne będą te nasze wyzwania. Ja miałem szczerą nadzieję, że tutaj będzie coś więcej się działo. No ale wygląda na to, że chyba... Chyba to tyle. Dajmy sobie napęd na 4 koła, słuchajcie. Nikt nam nie zabroni tego, nie? Dobra, i teraz gazu! Albo może nie? Znaczy, może być napęd na 4 koła, ale tak oszczędnie z gazem. Okej, okay. Dobra. Dałem odrobinę mniej mocy i już da się nawet tym jeździć bez większych problemów. Dobra, 5 sekund i zakończyliśmy. Dajemy do następnego zadania szybciutko. Troszkę drewna, łożysko, koła. No myślę, że tutaj będziemy mogli teraz dobudować sobie część naszego pojazdu. Słuchajcie, no to są takie bardzo toporne zadania. Ja myślę, że przejdę przez nie ekspresem i zaraz zobaczymy, co mamy w dalszej części. Bra, szybkie podejście, jak to przejechać moim pojazdem nowo stworzonym. Prosta sprawa i kolejne zadanie z głowy. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ta arena, na której w ogóle się znajdujemy. Bardzo ładny teren ktoś tutaj skonstruował, prawdopodobnie twórcy gry. Dobra, mamy ciąg dalszy, słuchajcie, okej, to wygląda dość potężnie. Jak to będzie jechało?
Czy ja potrzebuję coś jeszcze tutaj dodać? Najprawdopodobniej tak, bo już widzę, że silnika mi brakuje. Okej, czyli mamy silnik elektryczny. Mamy zaprezentowane, jak ten silnik elektryczny będzie działał, jak będzie wyglądał. I teraz możemy zobaczyć, jak tutaj ciąg silnika będzie liniowy i pozwoli mi podjechać pod tą górkę. Wypisaliście mi w komentarzach, że ale silnik elektryczny jest szybszy, a to nie do końca jest prawda. To znaczy silniejszy, pisaliście. To nie do końca jest prawda, bo jak teraz możecie zobaczyć, to on nie tyle jest silniejszy, co bardziej ma właśnie stałą prędkość i stały ciąg. I w efekcie ja się kręcę, nie sądziłem, że da się podjechać pod taką górę w tej grze. No dobra. On w efekcie jest po prostu... ze stałą prędkością kręci kołami od samego początku. Tak naprawdę nie ma tego etapu rozpędzania w nim. No dobra, co mamy w następnej kolejności? Chyba będziemy musieli skonstruować wszystko od zera. I ja nie mogę, słuchajcie, w końcu coś, gdzie możemy popisać się odrobinkę. Teraz zobaczmy jeszcze, czy mogę podejść tu? Nie bardzo mogę tu podejść, kurde, chciałem zajrzeć, co tam się znajduje po drugiej stronie. No ale dobra, rozpoczynamy naszą budowę ekspresikiem i zróbmy sobie coś może turbo prostego. Po prostu chcę sprawdzić, jak to będzie jechało. Dali mi tutaj możliwość dodania tych kół dużych. Ja myślę, że ogólnie wykorzystam mniej. Zróbmy sobie challenge z challenge'u, w którym będziemy musieli wykorzystać mniej kół. Zróbmy tak, żeby były dwa i dwa mniejsze. Spróbujmy zrobić. Myślę, że to będzie całkiem rozsądne. Dobra, i teraz, żeby to było całkiem spoko, zróbmy sobie możliwość skręcania pod spodem. Z racji tego, że nie wiem, co tam jest, być może będą tam jakieś zakręty do pokonania. I tutaj dajmy sobie w takim razie po małym kółku. Wydaje mi się, że ono może ocierać o ten górny element, ale dobra, palicho, słuchajcie, to nie ma takiego znaczenia teraz. Dobra, nasz pojazd już stoi i wygląda w miarę tak, jakby miał już nawet jechać. Okej. To dołóżmy sobie tutaj silnik elektryczny. Dwa silniki elektryczne w ogóle dostałem do tego. To jest dość interesujące. Dostałem guzik nawet. Ciekawe, czy jest to jakieś wyzwanie, żeby zrobić to w jak najmniejszej ilości elementów, czy coś takiego. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Napęd dajmy sobie oczywiście na koła przednie. Możliwość skręcania mamy z tyłu, więc tutaj, o, słuchajcie, mamy nasze ośki skrętne, tylko muszę je oczywiście odwrócić, żeby to było w drugą stronę. No i moc naszego silnika ustawmy sobie może na te 4. Jedziemy. Trochę to potrwa z tą prędkością, ale jadę. O kurka, no nie gadajcie. To widzę, mamy pierwszy problem. Muszę chyba się cofnąć tutaj. Czy ja mogę w ogóle coś edytować w moim pojeździe? Nie mogę nic edytować, no nie wierzę. Dobra, na całe szczęście mam przycisk F5 i można sobie pozmieniać te parametry. No dobra, to wiecie co? Zobaczmy, jak tutaj na pełnym gazie to ruszy. Czy ja jestem w stanie podjechać pod górę? O kurka. O, ja nie mogę, słuchajcie. Moc tych kół jest tak potężna, że... że aż salta mój pojazd zaczyna wyczyniać sam. No dobra, widzę, że chyba spadam. Więc tak, musimy to chyba troszkę bardziej dopracować. Fajnym pomysłem byłoby wytestować to jeszcze przy odrobinkę mniejszej prędkości. Okej. Myślę, że koła... że duże koła powinny być chyba z tyłu, jeśli chcę to pokonać w dość dobry sposób. I na dowód pokażę wam to w ten sposób. Wejdźmy sobie do naszego pojazdu i zróbmy to o tak, żebym... Ja w ogóle nie mogę skręcać, jak jadę do tyłu. Zobaczcie, mam zbyt szybki pojazd, żeby móc wykonywać jakikolwiek skręt. Dobra, jeszcze raz. Gazu troszkę do tego. Okej, i jeszcze odrobinkę. O, i teraz będę w stanie... Nie będę w stanie podjechać. Myślałem, że będę w stanie podjechać pod górę. No. Okej, jestem ustawiony w docelowym miejscu. Słuchajcie, jedziemy na wstecznym. No nie! Tak jak myślałem, to chyba się nie uda. Podejście kolejne. I tutaj myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie zrobić napęd na 4 koła. O kurka. Coś mi tu nie do końca... Nie do końca chyba działa. Spójrzcie, jakby... Skręcanie mam chyba dobrze, nie no, źle mam, już widzę, co mam źle, mam chyba źle ustawiony po prostu napęd, czyli muszę zmienić, o, obrót kół, pozostałe wszystko się chyba zgadza, dobra, teraz jestem w stanie podjechać do tyłu, ale spójrzcie, że ja nie mogę, jakie dziwne rzeczy tutaj się dzieją, jak po prostu mi pojazd staje dęba w pewnym momencie, co jest słabą akcją. Dobra, wiem, co muszę zrobić. Zdecydowanie muszę więcej ciężaru położyć na przedniej osi. Jak sami widzicie, mój pojazd wywraca się do tyłu, więc musimy zrobić ciężar maksymalnie z przodu lub możemy wykorzystać sobie coś, co będzie nas trzymało na ziemi, tak żebyśmy nie odpadli. I myślę, że do tego można wykorzystać sobie na przykład kółka, które mamy tutaj. Czyli dodajmy sobie jeszcze łożysko tu i łożysko tu i z tyłu postawmy sobie małe kółeczka, które będą nas trzymały
Tak jak w pojazdach typu Dragster, które służą do tego, żeby... No kurde, no nie mogę... Nie mogę się ustawić dobrze. Okej. Okay. Jeśli mamy zbyt dużo mocy na tylnej osi, to myślę, że dobrym pomysłem jest teraz wykorzystać te dodatkowe kółeczka. Kurde, to chyba się znowu nie udano. Ja nie mogę, to jest bardziej skomplikowane niż wygląda, naprawdę. Możecie sobie myśleć różne rzeczy, ale mam gigantyczny problem, żeby cokolwiek z tym zrobić. No dobra, na prosto, gazu! Oj, to się może nie udać i się nie udało oczywiście. Dobra, myślę, że muszę chyba zbudować taki pojazd, jaki mi kazali na samym początku. Jestem tak straszliwie fanem nietypowych rozwiązań, że aż boli mnie to, że muszę to zrobić w taki, a nie inny sposób. Naprawdę, to jest dla mnie aż troszkę przykre. No nic, spróbujmy to zrobić tak. Jeśli to nie zadziała, to mam jeszcze jeden pomysł, który będzie moim autorskim planem, że tak może troszkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W tym momencie nie mam możliwości skręcania, sprawdźmy, czy to po prostu da się... podjechać. Okej, chyba przyczepiłem koło w odrobiny zły sposób. Jak możecie zobaczyć, ono kręci się w nieprzewidywalnym, jakby w nieprzewidywalnej osi troszkę. Kolejne podejście, gazu! I teraz, dobra, teraz mam przyczepność, żeby to zrobić. No i tak jak myślałem, oczywiście zapomniałem zrobić najważniejszą z rzeczy, czyli sterowanie. Możemy wracać już z powrotem do tego miejsca, gdzie zacząłem. Kurczę blade, no, muszę w takim razie zrobić tak, żeby tutaj coś się skręcało. Powiem wam, że strasznie żałuję, że wcześniej nie wiedziałem o tym, jak to ogólnie działają te challenge, bo to jest super sprawa, żeby się nauczyć grać, a ja, że tak powiem, troszkę nie ogarnąłem tego na samym początku i teraz, przez to, jakby grając w to, czuję tak jakbym już większość z tych rzeczy wiedział, bo ogarnąłem je gdzieś tam samoczynnie, samodzielnie. No dobra, widzę, że to również będzie dość duży problem, żeby podjechać, ale tak, zróbmy sobie tak, podnieśmy sobie to na podnośnik. Usuńmy podnośnik i teraz jak ruszę prosto, to już wszystko powinno działać tak jak należy. Wydaje mi się, że odrobinę za dużo mocy dałem i gdybym to zmienił na mniejszą moc, to raczej dam radę już bez problemu pokonać cały nasz challenge. Także ruszamy powolutku i do celu. Czyli tak, wiecie, jeszcze chwilkę nam to zajmie na pewno, powoli, bezpiecznie. Nie jestem w stanie nawet coś tam skręcić, jakby na to nie spojrzeć bardzo delikatnie, co prawda, ale działa. To jest ważne, także za jakieś tam 20 sekund może uda się dojechać do końca. Kto wie? Jeju, to jest strasznie toporne. Mogłem ustawić jednak... A może mogłem ustawić dwa silniki, które, z których jeden miałby większą moc. To jest w sumie też nie głupie. Okej, mam nadzieję, że jednak wystarczy mi możliwości i mocy na podjazd do góry. Spójrzcie tylko na to, jak... niebezpiecznie to wyglądało, ale da się, dobra. Udało się podjechać. Słuchajcie, więcej niż 20 sekund. Jak widzę, poniżej minuty, zdążę. Jest, zdążyłem poniżej minuty. Udało się to w takim razie pokonać, ja nie mogę. No, to było całkiem niezłe wyzwanie, to muszę powiedzieć. Zobaczmy, co jest w następnej kolejności. Aha, tam jest skocznia. No dobra, tego stąd nie było widać na pierwszy rzut oka, ale tam się kończy nasz teren i po prostu trzeba tam doskoczyć jakoś. No dobra, mamy tutaj do dyspozycji fotel, koła, wszystko tak jak wcześniej. Możemy sobie w takim razie tutaj spokojnie zacząć malowanie, na razie odłóżmy na bok i zacznijmy sobie projektować nasz wspaniały pojazd. Co tu można zrobić? Ja myślę, że po najprostszej linii oporu pójdziemy, czyli zrobimy sobie po prostu naszą małą rakietę, która będzie w stanie wyskoczyć. Zróbmy sobie coś na kształt Dragstera właśnie, czyli słuchajcie, z tyłu duże koła, z przodu małe i jednocześnie zróbmy sobie coś, co nas lekko przytrzyma z tyłu. Czyli tak, tutaj o, przyczepimy sobie koła, które będą nas rozpędzały dość... intensywny i mocny sposób. Okej, okay, z przodu zrobimy koła, które będą niżej. To będzie tak nawet jakby wiecie specjalnie. Chociaż żeby to zrobić fajnie, to chyba trzeba byłoby to zrobić odrobinę inaczej. I myślę, że zrobimy tak. Tutaj o, umieszczę sobie te klocki. Tutaj zrobimy po prostu oś skrętną, żeby jednak była jakakolwiek możliwość sterowania. Dajmy sobie to tutaj, o to tutaj i słuchajcie, pierwszy raz teraz, odkąd widzę, tutaj mamy dostęp do silnika spalinowego, co jest super rzeczą. Okej, włączmy go sobie tutaj, o tak. Mamy fotel, ustawię maksymalny balast z przodu, bo chcę, żeby nasz pojazd jakby dał radę się utrzymać i żeby się nie wywrócił tylko. No i dobra, i mamy chyba wszystko już wstępnie przygotowane, czyli to robimy tu, mamy napęd na tył. Mamy osie poprzestawiane w konkretny, dobry sposób. Sprawdźmy jeszcze tylko sterowanko. Aha, czekajcie, muszę zdjąć z tego, naszego podnośnika. Okej.
Sterowanko wygląda jakby chciało, nie mógł, ja nie mogę. Wiem, co tu się stało, silnik przeszkadza. Muszę w takim razie szybko ten silnik przestawić w inne miejsce. Weźmy go sobie, o może tu? No, myślę, że będzie całkiem dobrze, chociaż tak właśnie do mnie dotarło, że przesunąłem odrobinę oś, znaczy nie oś, tylko środek ciężkości do tyłu i może mi wywrócić się mój pojazd, jeśli go ze zbyt dużą mocą odpalę. No dobra, słuchajcie, startujemy. I nie doskoczę, jestem prawie pewien, że nie. Boję się, żeby nie ustawić za dużo mocy, bo jak ustawię za dużo mocy, to jestem pewien, że mój pojazd, o kurde, dobra, to się jednak udało, słuchajcie, backflip, boom! I jeszcze frontflip, boom! Doskonale, tak się robi takie challenge, no, dałem radę, oczywiście. Świetnie, słuchajcie, w takim razie skończyliśmy kolejny challenge i zróbmy teraz ostatni challenge, zobaczmy, znaczy to nie jest ostatni challenge, ale niech to będzie ostatni challenge na dzisiaj i musimy zobaczyć, co to jest do zrobienia tak właściwie. Tutaj mam dostępny stal, okej, drewno, łożyska, silnik i fotel. Dobra, co my tak właściwie mamy do zrobienia tutaj, to jest dość istotna sprawa. Czy to jest coś, co jest... Aha, rozumiem. Słuchajcie, to jest najprawdopodobniej przycisk. Albo coś innego jeszcze. Nie wiem, chociaż to wygląda, jakby miało się otworzyć. Zobaczmy tam, z tamtej strony. Co może... Kurde, chciałem przeskoczyć. Dobra, jestem po drugiej stronie i teraz wydaje mi się po prostu, że to się zsunie w dół, bo to jest chyba cała platforma i tędy będzie możliwość przejazdu na drugą stronę. Świetnie, w takim razie musimy zrobić pojazd, który jest w stanie wcisnąć nam ten przycisk. Okej, wydaje mi się, że to będzie wyglądało dość wiarygodnie. I teraz tak, musimy dodać jeszcze tylko oś skrętną, która będzie z tyłu. Okej, dajmy to sobie tutaj i wydaje mi się, że... Okej, jeszcze inaczej muszę to zrobić. Tutaj musimy zrobić po prostu dwie beleczki. O, proszę bardzo, tak. Na nich zamontujmy większe koła. A z przodu mamy umieszczoną stal, czyli ten najcięższy element, który mamy do dyspozycji. I spróbujemy z rozpędu po prostu wjechać nim w tamtym przycisku, mam nadzieję, że coś się stanie. Nie jestem pewien, czy to o to w ogóle w tym chodzi, także spróbujmy najpierw to zrobić. Słuchajcie, dajmy sobie tutaj troszkę mocy. Niech to będzie w stanie się rozpędzić i wjechać w ten element. Napęd tylko na tył dajemy. Okej, możliwość skręcania tutaj. W ogóle skręcanie na osi, na której mamy napęd, to też chyba nie jest taki dobry rozwiązanko. No ale dobra, zobaczmy. Skręt w lewo, to jest źle, czyli jak zawsze. Nigdy nie pamiętam, w którą stronę mają być. Dobra, teraz mamy skręt w lewo, teraz mamy skręt w prawo. Tylko koła jeszcze są w złej orientacji i możemy ruszać w takim razie do boju. No dobra, czy ja jestem na dobrej wysokości z moim młotkiem, czy niekoniecznie? Dobra, spróbujmy to zrobić. O, wiecie, jeszcze odrobinkę. O tak i do boju. Uwaga. Uch. Stało się coś zupełnie innego niż się spodziewałem, czajcie to? Ale beka, no dobra, ale to było dość ciekawe. Kurczę, na jakiej zasadzie on się przesunął? Czy tutaj są jakieś szyny, po których on jechał? Nie mogę tego zrozumieć za bardzo, co tutaj przesunęło ten element. Ale dobra, zostawmy to, słuchajcie, bo czas ucieka szybko do finisza. Ale jestem zaskoczony tym, co się wydarzyło. No nic, dziękuję wam bardzo za oglądanie pierwszego odcinka z wyzwań w Scrap Mechanic. Mam nadzieję, że oczywiście są wyzwania jakieś też w workshopie. Także na pewno spróbujemy sobie robić jakieś kolejne rzeczy po tym, jak skończymy serię wyzwań, które są dostępne tutaj. Tymczasowo się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, wbijcie również na drugą serię Scrap Mechanika, gdzie robimy po prostu nasze wspaniałe pojazdy z waszych pomysłów, no i trzymajcie się, na razie i cześć.